Dzień dobry, Emilia Matuszny. Serdecznie witam w wiosennym odcinku Ekspresu Dwójki. Dziś w programie Dzień Kobiet w Kwiatach. Bardzo kulturalna wyprawa do Bielska-Białej. PE Day, akcja charytatywna Pomóż i Ty, apel o Katyniu i konkursowe wzmagania. Dzień Kobiet, czyli 8 marca, w naszej szkole był pełen radości i kwiatów. Szkolna akademia miała formę śmiesznego przedstawienia pokazującego naradę uczniów organizujących występ. Szczególnie zabawnie zaprezentowali się ukryci w barwnych perukach Sebastian Kaczmarczyk i Dominik Nikiel. W całość wpleciono piosenkę Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny, brawurowo zaśpiewaną przez Grzegorza Pawlika. Była recytacja, tańce i śpiew chóru i laurki. Przez cały dzień na korytarzu unosił się zapach kwiatów i brzmiało echo wielu pięknych życzeń składanym dużym i małym kobietom naszej szkoły. W marcowy ranek uczniowie szkoły podstawowej wybrali się wraz ze swoimi wychowawcami na bardzo kulturalną wyprawę do Bielska-Białej. Jej pierwszą część stanowiło przedstawienie pod tytułem Chłopiec Gwiazd w Teatrze Lalek Banialuka. To niezwykle pouczająca opowieść o tym, że w życiu nie są najważniejsze pieniądze i sława, ale bliscy ludzie, miłość i dobro. W drugiej części wyprawy uczniowie udali się na spacer ścieżką edukacyjną Bielska-Białej. Oglądali Rynek Starego Miasta, Teatr Polski, Ratusz, Kamienice pod Żabami, a także pomniki Reksia oraz Wolka i Lolka, bohaterów powstałych w tym mieście kreskówek. Zauważyli także pierwsze oznaki wiosny w postaci kwitniejących tu i ówdzie przebiśniegów i krokusów. Dnia 14 marca obchodziliśmy święto liczby pi, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych. Święto zostało wymyślone w USA i jest obchodzone 14 marca, ponieważ w notacji amerykańskiej datę tę zapisuje się jako 3.14. Szkolna przewiązka została przystrojona w rozwinięcie dziesiętne liczby pi oraz różne matematyczne ciekawostki. Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, biorąc udział w konkursie matematycznym przez cały marzec. Przez cały marzec uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Jej hasło brzmiało: Pomóżmy Danielowi zobaczyć świat, a celem było zebranie funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu dla chorego chłopca. Prowadzimy akcję Pomóż i Ty. Polega ona na tym, że sprzedajemy takie cegiełki i pieniądze zebrane ze sprzedaży trafiają do chorych dzieci. Zebrano kwotę 500 zł, którą przekazano na konto Fundacji dla Daniela. Pedagog szkolny i organizatorzy akcji serdecznie dziękują za otwarcie serca i hojność. Po raz kolejny uczniowie mieli okazję zetknąć się ze skomplikowaną historią Polski, a to dzięki ciekawemu wykładowi pana Andrzeja Kowalczyka podczas apelu Katyń ocalić od zapomnienia. Przedstawił on wydarzenia związane z II wojną światową, zwłaszcza sowiecką agresję na Polskę i zbrodnię katyńską. Całość wzbogacił prezentacją multimedialną zawierającą fragmenty archiwalnych filmów, dokumenty historyczne, zdjęcia i pamiątki po zamordowanych polskich oficerach. Na apelu pani dyrektor poinformowała uczniów o niezwykłym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w naszej szkole. Dnia 22 kwietnia odbędą się uroczystości upamiętniające wydarzenia w Katyniu. Zostanie posadzony dąb w pamięci jako symbol żywego pomnika, według zasady, że każdy posadzony dąb pamięci upamiętnia jedno nazwisko, czyli konkretną osobę zamordowaną na rozkaz Stalina w Katyniu. Nasz dąb będzie upamiętniał wywodzącego się z Godziszki podporucznika Józefa Jakubca. Oszołomione kobiety próbowały pakować jakieś rzeczy, zastanawiając się, co zabrać. Na koniec ciekawostki o języku niemieckim.
Nasi uczniowie pod opieką pani Ani Mazurek chętnie biorą udział w konkursach o języku niemieckim. I tak Dominik Nikiel reprezentował naszą szkołę w konkursie Deutsch ist für mich, który polegał na przedstawieniu swojej przygody z językiem niemieckim. Natomiast Laura i Amelia Gadzina zajęły drugie miejsce w kategorii duetów w 25. konkursie piosenki niemieckiej. Gratulujemy! Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc na kolejny odcinek naszych wiadomości.